nie mogę podjąć żadnej pracy, nie mogę zrobić prawa jazdy, nie mogę iść do lekarza jak każdy prawowity człowiek. Tak naprawdę nie istnieje wszyte prawa. Moja mama była Rumunką. Urodziła mnie 28 października 1999 roku przy ulicy Polnej w Poznaniu. Po urodzeniu uciekła ze szpitala i mnie zostawiła. Na podstawie kserokopii dokumentu pozostawionego przez matkę w szpitalu porzuconej dziewczynce dano na imię Maria, prawdopodobnie po biologicznej matce. Polskie władze sporządziły dziecku akt urodzenia, nadały PESEL i skierowały je do domu dziecka w Gnieźnie. Jak tylko się pojawiła lista dzieci, które przeznaczone są do rodzin zastępczych z domu dziecka, Marysia chyba była rzeczywiście na pierwszej albo na drugiej pozycji, kwalifikacja do rodziny zastępczej. Nie ma rodziny naturalnej, nie ma kłopotu z kontaktami z rodziną biologiczną, czysta sprawa. I w ten sposób Marysia trafiła do rodziny zastępczej. To są moje zdjęcia z dzieciństwa. Ma pani takie zdjęcie, gdzie rodzice zastępczy panią pierwszy raz zobaczyli? Tak, to jest najstarsze zdjęcie, które mam. Jest to zdjęcie z domu dziecka. Ta dziewczynka w białym to pani? Tak, tak, dość wyróżniająca się dziewczyna. Tu jest na pewno zdjęcie z przedszkola, z jakiegoś balu. Tu miałam może z 10-11 lat. Mówili pani, dlaczego akurat panią wzięli z tego domu dziecka? Pamiętam, że jak weszli do tego domu dziecka i pani dyrektor przedstawiła taką małą Marysię, no to oni się bardzo we mnie zakochali. Bardzo im się spodobałam. Kiedy Marysia chyba miała 4 czy 5 lat w przedszkolu, okazało się, że czegoś brakuje. A czego brakowało? Brakowało właśnie dokumentu potwierdzającego obywatelstwo. Niby jest Polką, ma polski PESEL, a niby nie. Już dowiedzieliśmy się, że w Marysi dokumentacji ze szpitala jest jakieś ksero paszportu mamy. To sobie jest chyba jedna kartka, dziwna jakaś. I ta kartka sugeruje, że mama biologiczna Marysi była pochodzenia rumuńskiego. Rodzice zastępczy Marii złożyli w Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu wniosek o nadanie córce polskiego obywatelstwa, ponieważ w aktach dziewczynki znajdowała się kserokopia rumuńskiego dokumentu jej biologicznej matki. Urzędnicy odesłali rodzinę do ambasady Rumunii, aby ta wydała na to zgodę. Ambasada nie zgodziła się, poinformowała, że ustala tożsamość biologicznej matki Marii, by dziewczynka mogła wrócić do Rumunii. Wtedy się przerazili. Dom dziecka w Rumunii. Wiemy, jak to wyglądało, jakie warunki, no to lepiej może damy spokój z tymi dokumentami, poczekamy, bo wtedy sprawa przycichnie, nikt się nie będzie interesował, a Marysia będzie nadal w rodzinie. Jak będzie dorosła, może się wtedy coś wymyśli. Rodzina zastępcza Marii nie zgodziła się na rozmowę z nami na temat starań o obywatelstwo. Ustaliliśmy, że dwukrotnie uzyskali dla dziewczynki zgodę na pobyt czasowy w Polsce. W 2008 roku zgoda wygasła. Po tym czasie rodzice zastępczy nie wnioskowali o zalegalizowanie pobytu córki. Jest pani w stanie mi trochę opowiedzieć o tym, jak było w rodzinie zastępczej? Wie pan co, no to jest trudny temat, tak? Na pewno dzieciństwo było... No takie życiowe, tak? No ale był taki już moment, kiedy było dużo między nami konfliktów, nieporozumień. Myślę, że ja jako dziecko oczekiwałam czegoś innego, a oni jako rodzina też zupełnie czegoś innego. I trzeba było ten konflikt po prostu rozwiązać. I co się stało? Stąd wysłał mnie do ośrodka wychowawczego, do sióstr. Ile pani miała lat, jak pani tam trafiła? Miałam wtedy 12 lat. To były te lata, kiedy ja dojrzewałam, kiedy byłam no taką dość nastolatką, tak? No i dziewczynie, która nie ma rodziny, nie ma rodziców, jest bardzo ciężko w takim ośrodku. Dlatego, że nie ma wsparcia, dlatego, że jest sama. Były takie momenty, kiedy wszystkie dzieci jechały na święta do domu, a ja zostawałam sama. Ile lat pani tam spędziła w tym? To było 6 lat. Do uzyskania pełnoletności? Dokładnie. Maria opuściła ośrodek, nie mając świadomości, że od blisko 10 lat przebywa w Polsce nielegalnie. Wtedy też nie zdawała sobie sprawy z tego, że wraz z pełnoletnością zaczną się dla niej poważne problemy. Kończąc 18 rok życia, postanowiłam pójść i złożyć wniosek o dokument osobisty. Pani urzędniczka odmówiła mi wydania dokumentu, ponieważ w urzędzie okazało się, że jestem bezpaństwowcem. Nie mam żadnego obywatelstwa.